To jest cykl, który nazwałam Okno na muzykę. I ten cykl tak trochę przewrotnie miał być w galerii pod 11, czyli w naszej przestrzeni na wystawy czasowe, piętro niżej. I tam on się od co miesiąc odbywa we współpracy właśnie ze Szkołą Muzyczną Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Śpiewałam w zespole wokalnym, który przygotowała pani profesor Marcinowicz. Śpiewaliśmy wspólnie Blazła na wieżę kompozytora Gablasa. Śpiewało się bardzo dobrze, tym bardziej, że miejsce to i wnętrze ma taką niesamowitą aurę i atmosferę. Też jest chyba odczuwalne dla wykonawców taki kontakt osobisty właściwie z publicznością. To miejsce słynie z koncertów już nie od dzisiaj. Od bardzo wielu lat, nawet zanim to miejsce stało się muzeum, to tutaj już były koncerty, więc praktycznie wystarczyło to po prostu kontynuować. Grałem w zespole wokalno-instrumentalnym przygotowanym przez panią Marcelinę Gawron. To był duży skład na 4 wokale, fortepian i saksofon i graliśmy jazzową aranżację pieśni Szła dzieweczka do laseczka. To miejsce kocha muzykę. Kochali ją poprzedni właściciele. Kochają ją, mam nadzieję, nasi widzowie i nasi oglądający. I po prostu to się tak toczy tutaj. Bardzo to jest ciekawe i takie wkłada coś nowego w rzeczy, które wszyscy znają. Niekoniecznie zawsze lubią, więc mogą polubić. Ja polubiłem. Czy pani polubiła? Nie wiem, ale liczę, że tak. Każdy koncert w tym miejscu jest w pewien sposób niezwykły i wyjątkowy i wspaniały. Mogę to powiedzieć, bo byłam na wszystkich koncertach tutaj. A koncerty z cyklu Okno na muzykę oczywiście, że będą kontynuowane. Ile sił wystarczy i jeżeli tylko artyści z Szkoły Muzycznej imienia Karłowicza będą mieli ochotę z nami współpracować. Co mam nadzieję, że tak.